Szanowni Państwo, tytułem tego panelu jest Polska w Europie, ale szczerze mówiąc on tylko trochę odpowiada temu, o czym chcemy tutaj w tym gronie porozmawiać. Za chwilę grono przedstawię. Natomiast wystąpienie pana premiera Cimoszewicza jest bardzo dobrym kontekstem i zarysowaniem tła dla tego tematu. Natomiast my chcieliśmy tak naprawdę porozmawiać nie tyle o tym, jaka będzie przyszła Unia Europejska, jaka będzie rola Polski w Unii Europejskiej. Nie będziemy Państwa zanudzać jakimiś technicznymi kwestiami dyskutowanymi w Brukseli, czy Strasburgu, czy w stolicach europejskich. Tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać o tym, przypomnieć sobie, jak my sobie wyobrażaliśmy Unię Europejską 14 lat temu, wstępując do niej, uświadomić, ile z tych wyobrażeń pozostało i tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, nie jaka Unia Europejska, tylko ile tej Europy jest w nas, czego my od tej Europy oczekujemy. Także to tak naprawdę będzie dyskusja bardziej o nas, o Polakach, o społeczeństwie polskim niż o jakichś odległych sprawach instytucjonalnych. I dlatego też zaprosiliśmy takich panelistów, którzy są jakby takim, no dają swoją działalnością, swoją codzienną postawą, dają wyraz temu, że właśnie te wartości europejskie są im bliskie i jakby to są właśnie ci tacy przekonani Europejczycy. Chciałem powitać Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara. Którego potyczki z obecnymi władzami co i rusz obserwujemy na różnych polach, ale pamiętajmy, że to jest też osoba, która bardzo mocno kojarzy się z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i z właśnie taką nowoczesnym standardem ochrony praw człowieka. Jest z nami Małgorzata Niewiadomska-Cudak, pani profesor, politolog z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, ale jednocześnie wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Łodzi i co też jest tutaj szczególnie istotne, przewodnicząca Forum Kobiet SLD. Przy okazji też chcę powiedzieć, że jeśli ktoś spojrzał na listę uczestników tego panelu, no to zauważył, że jednej osoby tutaj brakuje. Tą osobą brakującą jest pani Barbara Nowacka, która w ostatniej chwili poinformowała nas, że nie będzie mogła w kongresie wziąć udziału. Co oznacza, że ponieważ oczekiwaliśmy, że obie panie wezmą na siebie ciężar takiej wrażliwości wynikającej z czarnych strajków, z czarnych marszów, z ruchu Ratujmy Kobiety, no w tej chwili właściwie to na barki pani profesor spadnie. Pamiętanie o tym, żebyśmy to ten wątek należycie wyeksponowali. Irek Bill, dyrektor Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, no tutaj jakby noblesse oblige i nazwisko patrona, fundatora fundacji zobowiązuje i nazwa fundacji, Przyjaciel Europy, ale Irek jest z nami również dlatego, że jest znawcą spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa europejskiego i będziemy tutaj liczyli na wkład również, ale nie wyłącznie w tej sprawie. No i ostatni w tym rządku Franciszek Sterczewski, architekt, aktywista miejski z Poznania, człowiek, który zorganizował łańcuch światła w Poznaniu latem ubiegłego roku w obronie niezależności sądów i jak Państwo pamiętają, te manifestacje poznańskie na równi z warszawskimi wypadły najlepiej, najbardziej okazale. Także myślę, że w tym gronie możemy o tych sprawach, które zarysowałem na początku, porozmawiać. Umówiłem się też z panelistami, że jakby nie będę ich prosił o jakieś dłuższe wypowiedzi na początku. Po prostu chcemy, żeby to była taka żywa rozmowa. I w związku z tym przejdziemy do tej rozmowy. Trochę prowokacyjnie, w stylu Hitchcocka, zarysuję taki czarny scenariusz, który oczywiście nie musi się zmaterializować, ale może, nie jest wykluczony.
Otóż to mogłoby wyglądać w następujący sposób. Wyobraźmy sobie, że zapowiedź albo groźba Jarosława Kaczyńskiego o tym, że potrzebne mu są przynajmniej 3 kadencje do wprowadzenia zmian w Polsce, czyli przynajmniej do roku 2027, ale jeśli ktoś do 2027 roku będzie dzierżył władzę, to prawdopodobnie będzie ją dzierżył długo, dłużej jeszcze. Więc wyobraźmy sobie, że ta groźba się rzeczywiście sprawdza, że to następuje. W tym czasie bez wątpienia, tutaj podzielam też pogląd pana premiera Cimoszewicza, że pewien proces zacieśnienia współpracy w ramach strefy euro nastąpi. I wyobraźmy sobie, że w 2025 roku to zacieśnienie może rzeczywiście już mieć miejsce. Również w tym, co jest nazywane takimi obszarami kluczowymi dla funkcjonowania strefy euro. Taki termin wprowadził kiedyś Herman Van Rompuy. To są między innymi takie obszary jak rynki pracy, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatki. Więc jeżeli to nastąpi, a Polska oczywiście w tym gronie nie będzie, to będzie oznaczało, że no te 4 swobody, na których zbudowana jest Unia Europejska, one będą obowiązywały tak długo, bo wtedy jakby znika na przykład pojęcie dumpingu socjalnego. Znaczy to nie jest żaden problem, jeżeli w tym gronie państw strefy euro te rozwiązania zostaną ujednolicone. Natomiast ci, którzy nie będą, oczywiście będą mogli korzystać z tych przywilejów tylko w takim stopniu, w jakim strefa euro im na to pozwoli. Dopóki będzie koniunktura gospodarcza i to wszystko będzie dobrze funkcjonować, to oczywiście nie będzie z tym problemu. Ale jeśli coś się popsuje, no to można sobie wyobrazić, że te państwa powiedzą hola, hola. My oczywiście zapraszamy waszych pracowników, ale w tych obszarach, których oni są nam potrzebni. No ale skoro tak, no to musimy jakoś to regulować. No to wprowadzamy jakieś, powiedzmy, limity, kontyngenty. Ale też musimy to jakoś wyegzekwować, więc wypowiadamy umowę z Schengen i wprowadzamy małe Schengen w naszym gronie i tak dalej, i tak dalej. I może się okazać w tym 2027 roku, że Polska owszem jest dalej w Unii Europejskiej, nikt jej nie wyprowadza, ale tak naprawdę to już niewiele znaczy. I chciałem teraz zapytać moich panelistów, co by to oznaczało? Znaczy, gdyby ten czarny scenariusz się ziścił, co byśmy utracili? Czy to byłyby tylko pieniądze z funduszy strukturalnych, czy to byłyby tylko pieniądze wynikające z tego, że polskie firmy uczestniczą we wspólnym rynku, czy tylko to, a może coś więcej. Panie Rzeczniku. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję panu doktorowi za zaproszenie i zorganizowanie tego panelu. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ono sięga swoją perspektywą o te kilka lat naprzód, natomiast powiedziałbym, że te perspektywy, o których mówimy, są bliższe niż nam się wydaje. Ta cała procedura praworządności, która obecnie jest przedmiotem analizy i sporu pomiędzy Brukselą a Warszawą, może doprowadzić nawet wkrótce do tego, że już zaczniemy tracić pewne korzyści związane z integracją europejską. Ten spór się toczy nie tylko jeśli chodzi o ten słynny artykuł 7, ale też jeśli chodzi o poszczególne sprawy, które dotyczą chociażby współpracy w sprawach sądowych. 1 czerwca odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Celmar. To jest ten pan, który uciekł z Polski do Irlandii i Polska go ściga na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Sędzia Donnelly zadała pytanie prejudycjalne, czy należy go wydać. No i teraz wyobraźmy sobie, że jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku, który będzie za już kilka miesięcy, stwierdzi, że mamy problem z praworządnością, mamy problem z prawem do niezależnego sądu i to już ma bardzo bezpośrednie przełożenie na współpracę sądową w sprawach cywilnych, w sprawach karnych, na uznawanie wyroków arbitrażowych, na właśnie wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania, a w konsekwencji na poczucie naszego bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym także bezpieczeństwa tych, którzy w Polsce inwestują. Oni już będą musieli brać pod uwagę ryzyko, że jeżeli zostanie wydany wyrok, na podstawie którego odzyskują jakieś pieniądze, to ten wyrok może być później niewykonywany. Co więcej, jeżeli idziemy w takim kierunku, że instytucje państwowe zwiększają swoje uprawnienia w zakresie oddziaływania na sądy, proszę zauważyć, że ten instrument skargi nadzwyczajnej, który został wprowadzony, on dotyczy
On przyznaje także możliwość kwestionowania każdego prawomocnego wyroku szefowi prokuratorii generalnej, czyli reprezentowanie interesów spółek Skarbu Państwa. To już zaczynamy żyć naprawdę w takiej sytuacji, w której to staje się bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania całego wspólnego rynku, niezależnie od tego, co się zdarzy. Natomiast jeżeli ten proces miałby się pogłębiać, to myślę, że możemy się spodziewać tego, że skoro nie jesteśmy w strefie euro i skoro nie Europa rozwija się w tym kierunku, to Polska w coraz większym stopniu zaczyna kwestionować prawo europejskie, implementowanie prawa europejskiego. I to, że jedna sprawa Puszczy Białowieskiej została wygrana, moim zdaniem wiosny nie czyni, bo ten proces takiego pozornego wdrażania prawa europejskiego przy jednoczesnym osłabieniu możliwości Komisji Europejskiej do tego, żeby to egzekwować, może nas coraz bardziej oddalać od integracji europejskiej. I na tym będą tracili oczywiście obywatele w sensie ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów, ochrony środowiska, wielu różnych, czy bezpieczeństwa socjalnego. Także w tym procesie już jesteśmy. To znaczy wydaje mi się, że już znajdujemy się na tym etapie, kiedy nasze zaniedbania, ja myślę, że nie tylko zaniedbania ostatnich kilku lat, ale zaniedbania wynikające z braku tłumaczenia, po co jest integracja europejska, zaniedbania polegające na tym, że się skupiliśmy na aspekcie infrastrukturalnym, na aspekcie finansowych korzyści, a nie na wartości, które płyną z integracji wspólnego prawa, powodują, że jesteśmy w tym procesie erozji wartości związanych z członkostwem. Ja później powiem, co mam na myśli, ale chciałbym to zasygnalizować, że myślenie w kategoriach, co będzie za 8 lat, jest, myślę, że bardzo... Myślę, że ta perspektywa jest po prostu zbyt daleka, że ten proces dzieje się już teraz, już dzisiaj. Dziękuję. Znaczy, nie będę tak wywoływał do odpowiedzi, ale może na początku tej rozmowy rzeczywiście w tym porządku, w którym tu siedzimy. Bardzo proszę, pani profesor. Jakie wartości byśmy stracili? Co jest dla nas najważniejsze, najistotniejsze? My dzisiaj nie zastanawiamy się, jaka ma być Unia Europejska, tylko czy Polska ma być częścią Unii Europejskiej. To jest bardzo smutne. Zastanówmy się, co by było, gdyby Polska dzisiaj nie była w Unii Europejskiej. Myślę, że nie za bardzo zdajemy sobie z tego sprawę, że Unia to jest wspólnota wartości i to jest bardzo ważne. Jeżeli tutaj mówimy o tym kontekście kobiecym, no to przecież traktat amsterdamski zobligował nas do przyjęcia strategii gender mainstreaming, czyli właśnie polityki równości jako naczelnej we wszystkich dziedzinach. Co się dzieje dzisiaj? Rząd głęboko schował do szuflady konwencję antyprzemocową. Zmienia się ta polityka równości, bo dzisiaj zupełnie rola kobiety w naszym społeczeństwie ma być inna. Ostatnie obietnice rządzących sprowadzają właściwie kobietę do tego, żeby była takim inkubatorem i rodziła dzieci. Mamy rodzić na wyścigi, bo jeżeli w ciągu 2 lat urodzimy drugie dziecko, to dostaniemy oczywiście za to jakąś gratyfikację finansową albo przedłużą nam urlop o 3 miesiące, czyli kobieta ma być takim przedmiotem, a nie podmiotem. A co z mężczyzną, co z partnerstwem w tym związku, tak? Przecież no, ojciec też jest ważny. Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że kobieta taka, która urodzi szybko, ma mieć pierwszeństwo, jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola. No ja tylko przypomnę, że w 70% gmin nie ma żłobków, więc o jakim tutaj pierwszeństwie mówimy? Poza tym dla rządzących mam takie wrażenie, że Unia jest takim bankomatem, tak? Wartością rynkową jest ten bilans płatniczy. Zapomina się, że Unia Europejska to właśnie wspólny rynek, to pewien porządek prawny, to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Myślę, że ta ekipa rządząca źle się czuje w Unii Europejskiej z różnych przyczyn, z przyczyn kulturowo-cywilizacyjnych, osobistych, historycznych. I to wszyscy niestety, ale dostrzegamy.
wstępując do Unii, jeszcze raz to chcę podkreślić, przyjęliśmy pewne standardy i musimy my dzisiaj tych standardów bronić. Przede wszystkim to, co mówiłam. Najważniejszą wartością właśnie jest państwo prawa. Podstawą jest praworządność, czyli wspólnota wartości. I to powinno być najistotniejsze i ważne dla nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Robert, za to ciekawe pytanie, które jednak dla mnie jest w pewnym stopniu paradoksalne, dlatego że pamiętajmy cały czas o tym, że wszystkie badania opinii publicznej, które są prowadzone na obszarze Unii Europejskiej, wskazują, że jednak polskie społeczeństwo jest najbardziej proeuropejskie ze wszystkich. Ponad 80% Polaków popiera nie tylko udział Polski w Unii Europejskiej, ale co więcej nawet dalszą integrację europejską i to są wyniki, które są o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt procent większe od dotychczas najbardziej proeuropejskich społeczeństw w pozostałych państwach. Natomiast myślę, że trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie, i to ciekawie bardzo piszą, jeżeli Państwo nie czytaliście, to rzeczywiście polecam świeży raport Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem profesora Wilkina na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. Tam bardzo ciekawie o tych aspektach pisze profesor Michał Bilewicz. Czyli zadając pytanie, czy generalnie w społeczeństwie proeuropejskim, takim jak nasza, właśnie wyjście, czyli prymat, czy zwycięstwo zachowań antyeuropejskich jest możliwe. I on twierdzi, że absolutnie na poziomie tych badań psychologii społecznej jest to możliwe. Można na to odpowiedzieć pozytywnie. I on przytacza trzy argumenty, że po pierwsze o decyzji o ewentualnym wyjściu z Polski z Unii Europejskiej będą nie decydowały tylko i wyłącznie zachowania i postawy osobiste, ale też pewnego rodzaju normy społeczne, które właśnie od ostatnich dwóch lat się zmieniają. Dlatego, że normy społeczne to nic innego jak to, co na ten temat myślą inni, co na ten temat myślą autorytety, co mówi się w przestrzeni publicznej, czyli jaka jest narracja w tej chwili w przestrzeni publicznej. I widzimy, że ta narracja oczywiście w coraz większym stopniu, i o czym słusznie powiedziałeś, zmierza w kierunku raczej krytycznego podejścia do Unii Europejskiej. Po drugie też bardzo istotne będzie w podejmowaniu tych decyzji tak zwane poczucie kontroli. To jest nic innego niż tylko świadomość ludzi, czy w ogóle taki polexit byłby możliwy. I tutaj moim zdaniem jest pewnego rodzaju kotwica bezpieczeństwa dla obecności Polski w Unii Europejskiej, ponieważ zawsze i to od samego początku, już od lat 90. jakby motywacja Polaków dlatego, żeby być w Unii Europejskiej, była nie tylko ta merkantylna, o której wiemy, że to był rzeczywiście błąd, że poświęciliśmy zbyt dużo temu wymiaru merkantylnemu, mniej akcjologicznemu, ale także w odróżnieniu do innych państw geopolityczne. Czyli członkostwo Polski w Unii Europejskiej dla wielu Polaków ma sens dlatego, że jesteśmy pomiędzy Niemcami a Rosją. Dlatego, że nasza historia jest taka, a nie inna. I jeżeli na przykład dla Brytyjczyków obecność poza Unią Europejską jest wyobrażalna, jest to coś, co w dużym stopniu funkcjonowało z korzyścią dla nich przecież przez wszystkie nowoczesne wieki. Dla Polski raczej ta bytność poza obszarem ugrupowania integracyjnego była raczej negatywna. Ja mam nadzieję, że właśnie ta kotwica bezpieczeństwa w postaci tego geopolitycznego wymiaru członkostwa będzie silna. I ostatni aspekt, o który chciałem zwrócić uwagę, to o czym powiedział też pan rzecznik Bodnar, mianowicie edukacja obywatelska. Ja myślę, że proeuropejska. Ja myślę, że wielkim zaniedbaniem rzeczywiście nie tylko ostatnich lat, ale w ogóle kilkunastu ostatnich lat jest to, że takiej edukacji proeuropejskiej i edukacji politycznej, świadomości, co oznacza demokracja, co oznacza obecność w Europie, nie było lub było za mało. Dlatego, że te lekcje WOS-u, wiedzy o społeczeństwie w szkole, są absolutnie niewystarczające. Nie dają młodym Polakom świadomości, co tak naprawdę, na czym ta demokracja ma polegać. Ja myślę, że jedno z najważniejszych takich konkluzji na przyszłość dla wszystkich rządów powinno być taki, żeby jednak o wiele więcej uwagi i nakładów poświęcać właśnie edukacji demokratycznej, politycznej i edukacji proeuropejskiej w Polsce. Dziękuję bardzo. Panie Franciszku, pan jako ostatni z nas tutaj miał taki bezpośredni kontakt z wielką rzeszą, wielką masą ludzi. Jak panu się wydaje, czy ta reakcja spontaniczna, bo przecież ci ludzie przychodzili
spontanicznie, nikt ich tam nie zmuszał, nikt ich do tego nie, nikt ich nie przywoził autokarami. Czy to było zachowanie takie europejskie? Znaczy, czy świadomie bądź nieświadomie ci ludzie czuli pewną udział w tym, o czym mówił pan rzecznik, pani profesor wcześniej, czyli tej wspólnocie takiej europejskiej, również jeżeli chodzi o znaczenie prawa w organizacji naszego życia społecznego? Dzień dobry, ja również dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Szanowni Państwo, no, kiedyś słyszałem, jak profesor Zygmunt Bauman powiedział, że kilkadziesiąt lat praktyki filozoficznej nie dało mu jeszcze uprawnień do przewidywania przyszłości, tak ja w zasadzie tu też trudno, mi tym bardziej trudno rzeczywiście coś konkretnie z fusów wywróżyć. Ale z drugiej strony podskórnie rzeczywiście odczuwam, tak jak wielu z Was i wielu moich znajomych i pewnie wielu uczestników lipcowych i jesiennych, zimowych demonstracji, czy łańcuchu światła, czy czarnych protestów, odczuwamy, że rzeczywiście nasze państwo coraz bardziej się izoluje, że coraz bardziej się odklejamy od sąsiadów i od Unii Europejskiej i rzeczywiście te wszystkie konsekwencje, o których Państwo mówicie, wydają się możliwe. Oczywiście przerażające jest to, że o czym tu Pan wspominał, że mimo tego, że pozytywnie teraz odbieramy naszą obecność w Unii Europejskiej, to przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że te tendencje mogą się odwrócić, że rzeczywiście za kilka lat, jak na przykład skończą się dotacje unijne, to Polacy stwierdzą, że skoro bankomat już nie wypłaca, no to co nam po tej wspólnocie, skoro to już nie są nasze wartości. No i zgadzam się z tym, o czym mówił też pan rzecznik, że zabrakło przez te ostatnie i w ogóle przez te 20 kilka lat wolnej Polski tej edukacji i budowy tej wartości i uświadamiania społeczeństwa, dlaczego to jest ważne, dlaczego bycie w Unii Europejskiej po prostu się opłaca, dlaczego w ten sposób możemy być, dlaczego to jest w naszym interesie. No i tak jak widzę te braki, widzę to paliwo, które napędza właśnie politykę PiS-u i która też podsyca te emocje antyeuropejskie, widzę te zagrożenia, ale z drugiej strony są te przebłyski nadziei. I co się może wydarzyć? I jeśli rzeczywiście za kilka lat byśmy doprowadzili do jakiejś izolacji, byśmy zbliżali się w pewnym sensie do jakiegoś orwellowskiego państwa z totalną jakąś quasi autokratyczną czy dyktatorską kontrolą, czy byśmy się zbliżali do jakiegoś, po prostu do jakiejś północnej Korei, to być może, powiem, spróbuję powiedzieć przewrotnie, być może to będzie okazja do jakiegoś, powiedzmy, kontrrewolucji, tak? Skoro my przez ostatnie lata mieliśmy braki w edukacji i to być może to będzie pretekst, żeby się zmobilizować, tak jak w tym roku. Okazało się, że jest masa ludzi, która czuje się związana z Europą, ze światem i chce pokazać i chce zademonstrować to swoje przywiązanie i być może im bardziej się będziemy izolować, tym bardziej będziemy mówić o tych wartościach, tym bardziej będziemy budować tą wspólnotę, jednoczyć się wbrew powiedzmy polityce, wbrew tendencjom i być może to nie za 8, ale za tych 18 czy 20 lat doprowadzi do jakiegoś progresu. Wierzę, że wszędzie, gdzie jest ciemność, jest okazja do zabłysnięcia jakiejś jasności, że tak powiem. Słuchajcie, a może jakby nie ma co owijać bawełny, może my po prostu do tej Europy nie pasujemy jako społeczeństwo. Bo to łatwo oczywiście jest zwalić wszystko na Prawo i Sprawiedliwość, na Jarosława Kaczyńskiego, na ich te jakieś takie inklinacje do rządzenia
twardą ręką, ale może fakt, że bardzo łatwo udało się rządzącym wywołać takie demony w polskim społeczeństwie, które wydawało się, że już są, że tak powiem, głęboko zakopane. Czyli demon ostatnio antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii, nacjonalizmu przede wszystkim. Znaczy coś, co wydawało nam się jeszcze 3 lata temu jakoś absolutnie wykluczone, dzisiaj no, zderzamy się z tym. I też no, badania socjologiczne pokazują od dawna, że polskie społeczeństwo jest dość jakby otwarte na autokrację, na taki autokratyczny system rządów. Może z wyjątkiem, to tutaj powołam się na badania, które kiedyś przeprowadził profesor Jan Garlicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Jedyna taka grupa, która nie akceptuje tego rodzaju rządów, to są, jak on ich nazwał, neosocjaldemokraci. To tak ukłon w stronę tej sali. Więc może coś takiego jest, że Europa pękła na taką właśnie tę część zachodnią, postkarolińską tak naprawdę, która wytworzyła pewne nowoczesne wzorce oparte o otwartość, tolerancję, wzajemne zrozumienie, państwo życzliwe, zaufanie do obywateli. Bo czymże jest jakby cała dyskusja o aborcji? No jest tak naprawdę dyskusją o tym, czy państwo może mieć zaufanie do tego, że obywatel podejmuje słuszne decyzje w trudnych dla siebie sytuacjach, czy też nie, czy też państwo ma zastąpić obywatela w podejmowaniu takich decyzji, bo państwo wie lepiej. Może po prostu to jest jakiś obiektywny stan. Irek. Ja myślę, że trzeba być bardzo ostrożnym z formułowaniem tego typu tez, chociaż oczywiście to jest bardzo ciekawe do dyskusji. Ja muszę powiedzieć, że z tego typu myśleniem bardzo często się spotykałem na wschodzie, bo tam sporo aktywności prowadzimy na Ukrainie. Że były sporo tam ekspertów, którzy powiedzieli, słuchajcie, wy Ukraińcy w ogóle do tej Unii Europejskiej to nie pasujecie. Dlatego, że wy jesteście państwem prawosławnym, wy macie tradycje te autorytarne, takie, które i my wszyscy mamy i wy razem z tym takim miękkim podbrzuszem Europy, czyli z państwami takimi jak Grecja, jak Cypr, jak niektóre państwa bałkańskie, jak Bułgaria, Ukraina, wy jesteście takim miękkim podbrzuszem Europy, zupełnie odmiennym od tej, prawda, tego twardego jądra państw, czy to protestanckich, czy państw katolickich. Macie odmienne tradycje nie tylko w historii, ale również w tej najnowszej historii, że w ogóle wy sobie tą Unię Europejską głowy nie zawracajcie. No oczywiście do pewnego momentu jest to myślenie, które jakieś tam uzasadnienie ma. Absolutnie są oczywiście wiele przykładów, że to jest wszystko wielka manipulacja. I podobnie w Polsce. Trzeba pamiętać, że to jest polityka i tego typu ten wzrost nacjonalizmu, ksenofobizmu ma odkreślone podglebie. Podglebie jest w tej chwili takie, że chociaż, tak jak pan premier o tym mówił, terroryzm czy też te imigracje nie są szczególnie dla Polski jakimś bardzo dużym wyzwaniem w chwili obecnej, tak nadzieję, że z ostatnich badań opinii publicznej wynika, że bodajże 62% Polaków za najważniejsze zagrożenie dla nas w tej chwili uważa terroryzm, a 58% uważa imigrację, czyli nie jakaś wielka wojna albo nie kwestia biedy czy wykluczenia, tylko właśnie terroryzm, imigrację. I to oczywiście nie jest przypadek, bo słusznie powiedziały, że to jest polityczna manipulacja. Także oczywiście jest w tej chwili sytuacja taka, jaka jest w Europie. Była ta rzeczywiście wielka fala, ten wielki nawis taki imigracyjny, który do Europy trafił i to spowodowało odpowiednią reakcję. Natomiast ja bym nie poszukiwał w tym jakichś takich podskórnych przekonań Polaków czy skłonności do tego, żeby jednak ten autorytaryzm w jakiś sposób szczególny hołdować. To wszystko jest do odwrócenia. Ja myślę, że w gruncie rzeczy jednak Polacy wiedzą, jaka ta historia polska była i w dużym stopniu są narodem przekonanym o swoim proeuropejskości i tolerancyjności. Tylko oczywiście to jest wszystko do odwrócenia i mam nadzieję do w miarę szybkiego odwrócenia. Panie Rzeczniku? Ja myślę, że jak my dyskutujemy o tych postawach eurosceptycznych, czy o tym, jakie tematy się pojawiają w debacie publicznej, to musimy sobie uświadamiać to, że nam się znacząco zawężyła przestrzeń do debaty. Że jednak sytuacja, kiedy media publiczne są całkowicie podporządkowane interesowi partii rządzącej i do tego dochodzi cała plejada różnych czasopism, portali, które promują określoną wizję świata,
Kiedy telewizja, główna telewizja informacyjna jest dostępna w każdej wiosce, a niekoniecznie te inne alternatywne są dostępne, że to wszystko wpływa na budowanie określonych postaw społecznych i przyjmowanie także określonego punktu widzenia także na temat Unii Europejskiej. I mi się wydaje, że obecnie wyzwanie to nie jest poszukiwanie teorii czy uzasadnienia dla tego, tylko zastanowienie się, jak można to przezwyciężyć. I wydaje mi się, że jak myślimy o Unii Europejskiej, to w polskiej debacie bardzo brakuje dyskusji na temat tego, co Unia nam daje, jakie obywatele mają realne korzyści z Unii Europejskiej. Oczywiście obywatele sobie zdają sprawę, że ta filharmonia, muzeum, szkoła, autostrada została wybudowana ze środków unijnych, że rolnicy mają dopłaty, że oglądają rolnik szuka żony i widzą, prawda, na jakich gospodarstwach gospodarują obecnie rolnicy, jak się polska wieś zmienia. Ale jeżeli myślimy o takim przeciętnym obywatelu, to zastanówmy się, czy on na przykład zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje dla jego życia, dobre konsekwencje, ma na bieżąco przyjmowane prawo europejskie. Zniesienie roamingu, wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, co ma szczególne znaczenie w świecie nowych technologii. Cały pakiet dyrektyw, który odnosi się do uprawnień procesowych w sprawach karnych. Wszystkie kwestie związane z zakazem dyskryminacji, równością kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i te wszystkie sprawy, prawda, sądowe, które dzięki temu są możliwe. To wszystko jest efekt prawa europejskiego. Prawo europejskie staje się naszą codziennością, natomiast my się dowiadujemy o prawie europejskim już na tym etapie, kiedy ono jest przyjęte i kiedy, podkreślam, musimy się dostosować, tak? Czyli w pewnym sensie wprowadzenie nowych regulacji europejskich nie jest postrzegane jako korzyść dla obywateli i partie tego nawet nie przedstawiają jako korzyść, tylko przedstawiają to jako obowiązek, jako konieczność, jako to, że Bruksela coś powiedziała. Spójrzmy na obecną debatę, teraz jesteśmy w ciekawym momencie. Jest debata na temat wprowadzenia RODO, czyli tego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. To jest rzecz fundamentalna z punktu widzenia prawa do prywatności, ochrony danych osobowych. Całkowita rewolucja, jeśli chodzi o podejście do tego, a dyskutujemy o tym na zasadzie, jakie kary będą nakładane na przedsiębiorców, co ja jeszcze muszę zrobić, ojej, i jak ja będę cierpiał z tego powodu. Tak jest debata ustawiona. I teraz ja uważam, że to jest wielka odpowiedzialność środowisk politycznych, które mają pozytywne podejście do integracji europejskiej, żeby powiedzieć obywatelom, słuchajcie, to co się dzieje na szczeblu europejskim, to są pewne procesy, które muszą być i decyzje muszą być podejmowane na tym wyższym poziomie, że to wam służy, to służy ochronie waszych praw, czy jesteście konsumentami, czy jesteście osobami korzystającymi z czystego środowiska, czy osobami, które są zainteresowane prywatnością, czy osobami, które są dyskryminowane w różnych sytuacjach. I powinniśmy starać się na różne sposoby dotrzeć do ludzi z tym przekazem. Poprzez bezpośrednie spotkania, poprzez tłumaczenie, po co jest to prawo europejskie, co ono przynosi na co dzień, jakie znaczenie mają wyroki także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I na tej ostatniej rzeczy chciałbym się chwilę skupić. Mieliśmy w tym tygodniu wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i znowu, on jest w Polsce komentowany w kategoriach takich, że obrońcy puszczy mieli rację, bo oczywiście mieli, Szyszko nie miał racji, Polska została ukarana, puszcza została uratowana. Ale w ogóle się nie dyskutuje, dlaczego sam Trybunał musiał się tym zajmować, że właśnie ochrona środowiska, ochrona wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, zrównoważony rozwój jest stawiany jako wartość. I po to jest Unia Europejska, żeby tego bronić, jeżeli sobie sami czasami z tym nie musimy poradzić. Także moim zdaniem my musimy starać się zmienić też sposób dyskutowania, właśnie pokazywania tych korzyści. Nie na zasadzie dopłat, budżetu, infrastruktury, bo to już wiemy, tak? To już zobaczyliśmy, doświadczyliśmy, ale właśnie takiego codziennego funkcjonowania w tym obrębie wpływu na nasze prawo. Jeszcze jedna rzecz, tak patrzę na posła Święcickiego i jedna rzecz. Kilka dni temu została podjęta decyzja o tym, że powstanie Europejski Instrument Wolności, czyli taki specjalny fundusz dla NGO-sów. I tam minister Boni, tam śledzę na Facebooku, się stara, żeby to, prawda, powstało, debatuje. I teraz, jak czasami pojawiają się takie inicjatywy, że mamy jakiegoś jednego europosła, który jest w coś zaangażowany, czy to europoseł Boni, czy pani poseł Thun, to
to jest troszeczkę czasami, mam wrażenie, jakby Marsjanie przygotowywali jakieś projekty ustaw, tak? To znaczy, to się w ogóle nie przekłada na debatę krajową, na to, że my dyskutujemy, że coś tutaj ma dla nas znaczenie. A musimy przenosić cały czas debatę z Brukseli do Warszawy, ale też inspirować debatę z Warszawy w Brukseli. No, w ogóle wykorzystanie europejskiego instrumentu legislacyjnego, europejskiej inicjatywy legislacyjnej, to jest coś, co też mogłoby zwiększyć zainteresowanie i poczucia tej wspólnotowości, a my nawet, mam wrażenie, nie poszukujemy projektów, tematów, wokół których moglibyśmy się koncentrować. Jest jeden projekt dotyczący przerwania ciąży, ale to jest w zasadzie jeden temat i powstaje tylko pytanie, czy tutaj chodzi o wzmocnienie integracji europejskiej, czy tylko o realizację określonych, słusznych interesów politycznych. To bym dodał od siebie. Dziękuję bardzo. Do tego wątku za chwilę wrócimy. Ja chciałem jeszcze dopytać w kontekście tego pytania, które przed chwilą zadałem, ale skoro nazwisko pana posła Święcickiego tutaj padło, to chcę powiedzieć, że zaprosiliśmy na tę część naszego kongresu przedstawicieli 14 organizacji pozarządowych, które w połowie grudnia podpisały wspólne stanowisko w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. To stanowisko zostało przedstawione szefom trzech najważniejszych instytucji Unii, czyli przewodniczącemu Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. W tym gronie oczywiście było Forum Ruchów Europejskich, któremu pan poseł przewodzi, ale tak generalnie to zamierzam zakończyć naszą debatę w takim czasie, żebyśmy mieli jeszcze czas na debatę z państwem. Wtedy mam nadzieję, że pan poseł zechce swoimi uwagami się również podzielić. Ale jeszcze chciałem teraz dopytać pana Franciszka i panią Małgorzatę, ponieważ państwo mają jakby no taki naturalny, pan Franciszek wiadomo, a pani Małgorzata też wiadomo, ale również jako wykładowca akademicki, nauczyciel akademicki, kontakt z młodym pokoleniem. I jak, ponieważ tak, no wszystkie sobie badania socjologiczne pokazują, że te negatywne postawy, one w młodszym pokoleniu są bardziej obecne niż w starszych pokoleniach, że te młodsza generacja jest bardziej antyeuropejska, bardziej nacjonalistyczna, bardziej zamknięta. I czy państwo z własnego oglądu podzielają to przeczucie? Jeżeli tak, to czy to może być, no bo to jakby nie patrzeć, 350 tysięcy osób co roku dostaje prawa wyborcze właśnie z tego młodego pokolenia. W ciągu 10 lat to będzie 3,5 miliona osób. Jeżeli to rzeczywiście jest znaczący fakt, no to on będzie wpływał również na nasze wybory polityczne, nasze to znaczy społeczeństwa polskiego i to będzie miało konsekwencje dla polityki, którą państwo polskie będzie prowadzić. Jak państwo to widzą? Panie Franciszku. Trudno jest się wypowiadać, prawda, w imieniu całego, że tak powiem, pokolenia i trudno jest znaleźć jedną przyczynę, dlaczego tak jest, ale rzeczywiście jest z tym problem i to wiele badań pokazuje i wiele forów internetowych, wiele wypowiedzi jest bardzo niepokojących, ale wydaje mi się tak z marszu, że to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli po prostu kryzys edukacji, zaniechanie edukacji, niedofinansowanie szkół, nauczyciele, jakby to powiedzieć, nauczyciel to jest ktoś, kto miał jakieś ambicje zawodowe gdzieś tam, nie udało się zrealizować i bycie nauczycielem to jest jego rzadko pierwszy wybór, a najczęściej po prostu nie ma innego wyjścia. Także kto ma do tej młodzieży mówić, kto ma ją uczyć i te wartości pokazywać, jeśli zawód nauczyciela nie jest tak ważny i tak doceniany i tak dobrze płatny w Polsce. Poza tym wydaje mi się, no być może, to jest trudno powiedzieć, ale powiem ze swojego punktu widzenia. Jestem synem rozwiedzionych rodziców, i którzy w latach 90. raczej się skupiali na swoich karierach, na pracy. No i że tak powiem, raczej większość czasu sam się wychowywałem, chodząc po mieście i tam socjalizując się z przyjaciółmi. Być może z tego też wynika moja miejska aktywność. W każdym razie być może to jest tak, że my jako społeczeństwo w tych latach 90. właśnie zachłysnęliśmy się tą wolnością, chcieliśmy samochodów, telewizorów, kariery,
a rodzina nie była tą wartością ważną. W związku z tym wiele rodzin przez różne podziały, pęknięcia zatraciły ten poziom komunikacji między rodzicami a dziećmi. W związku z czym rzeczywiście jest tak, że często dziadkowie, rodzice, którzy pamiętają PRL, pamiętają komunę i zagrożenia płynące z tego systemu, który być może w pewnej formie powróci, być może nie potrafią tej wiedzy przekazać pokoleniu niżej. Nie wiem, czy tak jest, ale zastanawiam się, co można zrobić, żeby właśnie mówić do tych młodych ludzi, żeby do nich trafiać. Wydaje mi się, że no, musimy próbować, musimy szukać okazji do przełamywania tych podziałów. Może taką okazją jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Może taką okazją są jakieś święta miejskie. Nie wiem, w Poznaniu mamy 11 listopada imieniny ulicy Święty Marcin. To jest najważniejsza ulica w mieście i wtedy jest wielki festyn. Całe miasto przychodzi i że jest zwrócenie uwagi na ten lokalny, mały patriotyzm sąsiedzki. I teraz mamy taki pomysł w Poznaniu z grupą przyjaciół, żeby 2 maja właśnie w Dzień Flagi wystawiać stoły, kto może, knajpy, sąsiedztwa, jakieś osoby prywatne, każdy może wystawić stół, zaprosić przyjaciół, znajomych z wypiekami, no i właśnie spotykać się, częstować i właśnie budować tą wspólnotę zupełnie od podstaw. Jeśli, tak jak pan rzecznik powiedział, PiS czy któraś kolejna formacja polityczna przejmuje, zagarnia media publiczne dla swojej propagandy, to należy szukać innych źródeł dotarcia. I dlatego trzeba wychodzić do miasta, trzeba szukać tych głosów, właśnie szczególnie młodych i być może właśnie twarzą w twarz, być może kolejny kongres mógłby się odbyć w jakimś parku, w przestrzeni publicznej, żeby też osoby po prostu przechodzące mogły się zaangażować, zabrać głos i usłyszeć, o kurczę, rzeczywiście zgadzam się z tym panem, rzeczywiście to jest mądre, ale no, trzeba szukać okazji do porozumienia. Szanowni Państwo, z jednej strony mamy Unię Europejską, a z drugiej Ukrainę, Rosję, Białoruś. W Rosji też mamy wybory, tylko wcześniej eliminuje się wszystkich silnych przeciwników. I ja nie chcę, żebyśmy my dożyli w Polsce takich czasów, żeby ta nasza chęć zmian przy urnie była złudna. A może do tego dojść. Rządzący mówią, że wstajemy z kolan. Jak ja mam wstawać z kolan, skoro ja na tych kolanach nie byłam? Więc ja z kolan nie muszę wstawać. Po drugie, proszę Państwa, tutaj mówiliśmy o tym ogromnym też wpływie Rosji. Hillary Clinton w swojej książce Co się stało? Pisała o tym, że walka wcześniej toczyła się na lądzie, w wodzie, w powietrzu. Dziś ta walka toczy się w cyberprzestrzeni i Rosja bardzo oddziałuje właśnie, jeżeli chodzi o tą walkę w cyberprzestrzeni i na te wszystkie nastroje antyunijne i o tym musimy również pamiętać. Ta cyberprzestrzeń dzisiaj jest istotna, jeżeli mówimy o młodym społeczeństwie. Poza tym tu już było mówione, że 88% społeczeństwa jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. Kilka procent jest przeciwko, ale w tych kilku procentach właśnie ta grupa 18-24 to jest ta grupa młodych ludzi bardzo istotna, jeżeli chodzi o wyjście Polski z Unii Europejskiej. Tak, tutaj rzeczywiście
wiele zależy od edukacji i od tej edukacji społeczeństwa obywatelskiego. My mamy więcej godzin religii niż WOS-u w szkołach. 2 godziny religii, mimo że konkordat nic nie mówi o 2 godzinach religii. I tutaj musimy się wszyscy uderzyć w pierś, bo każda władza tą kwestię edukacji zaniechała. Jeżeli chodzi o tą kwestię kobiecą, o której tutaj też chciałabym powiedzieć, no to oczywiście czarne protesty spowodowały, że władza jednak ugięła się przed tą siłą kobiet, czyli to społeczeństwo obywatelskie jest bardzo istotne i ważne. Profesor Garlicki w tych swoich badaniach dotyczących determinantów zmian postrzegania demokracji w okresie transformacji ustrojowej mówił o podziale społeczeństwa, o społeczeństwie, które właśnie jest beneficjentem tych zmian i społeczeństwie, które jest odrzucone przez transformację ustrojową. Zresztą to potwierdził potem profesor Gdula, badając nastroje już w sławnym miasteczku, gdzie obecnie rządzący, ta dobra zmiana przede wszystkim oddziaływała właśnie na tą część społeczeństwa. Odnosiła się do tych marzeń, niespełnionych marzeń. Jarosław Kaczyński cynicznie odniósł się do właśnie spełnienia marzeń, bo tak naprawdę to on spełnia swoje marzenia o pełni władzy, o centralizacji władzy. Ja jako samorządowiec muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili coraz więcej kompetencji odbiera się samorządom. Przecież Europejska Karta Samorządu Lokalnego mówi o decentralizacji. Myśmy wszyscy do tego dążyli. Mówiliśmy, że reforma właśnie samorządu terytorialnego to była najbardziej udaną reformą w Polsce. I cóż my dzisiaj mamy? Po kolei odbiera się kompetencje samorządu lokalnego. Coraz więcej zadań się dokłada. Następuje ta centralizacja władzy i to jest bardzo również niebezpieczne, dlatego że dzisiaj tą siłą są samorządy. Jeżeli popatrzymy, ile osób brało udział w ogólnopolskim referendum wstąpienia Polski do Unii, to było prawie 60%, a w wyborach samorządowych, proszę Państwa, ta frekwencja nigdy nie przekroczyła 50%. I myśmy nad tym powinni pracować, żeby uświadomić młodzieży. Ja to cały czas robię. Jak ważne są wybory samorządowe, jak ważna jest ta władza lokalna, prawda? I że my możemy poprzez właśnie organizacje pozarządowe również wpływać na tą władzę lokalną. Sama byłam za tym, aby do ustawy o samorządzie gminnym wpisać obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Ona dzisiaj już jest, czy chociażby budżet obywatelski, także jest to wpisane. To są te pierwsze kroki właśnie dotyczące tego większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze chciałem, poprosiłem o mikrofon, w kontekście młodych ludzi, ich podejścia do Unii Europejskiej. Tak się składa, że moje biuro przeprowadziło badania wśród młodych ludzi dotyczące podejścia do migracji, uchodźców, Unii Europejskiej, praw człowieka, konstytucji. To były badania dość ciekawe, ponieważ były to badania jakościowe, polegające na tym, że doktor Jurczyszyn w towarzystwie jednego pracownika z mojego biura, Andrzeja Stefańskiego, odwiedzili 16 szkół w całej Polsce, w różnych rejonach, od Sanoka po Świnoujście, od zawodówek po licea. I badania polegały na tym, że to były takie 2-3-godzinne pogłębione rozmowy z młodzieżą szkolną. No i to, co młodzi ludzie mówią na temat Unii Europejskiej, myślę, że jest strasznie ciekawe. Tak? To znaczy, po pierwsze, faktycznie jest tak, że rosną postawy eurosceptyczne. Także tak jak i mamy to wysokie poparcie ogólnie dla Unii Europejskiej, wśród młodych ludzi są to jednak dużo jest postaw eurosceptycznych. Doktor Jurczyszyn szacuje z tych badań, że tak mniej więcej 55-60% jest za integracją europejską, a pozostali jednak są sceptyczni. Ale co ciekawe, nie są to postawy eurofobiczne, czyli nie takie, że Unia to wszelkie zło.
To, co jest charakterystyczne i to mi się wydaje, że może być punkt taki istotny w tych dyskusjach, to to, że dla młodych ludzi Unia znowu kojarzy się z infrastrukturą, pieniędzmi, budżetem, dofinansowaniem różnych rzeczy, natomiast z tym się kompletnie nie wiążą emocje. Ale emocje, które by miały związek z ich własnym życiem. Bo spójrzmy, jeżeli pomyślimy o młodych ludziach, to jednak oni nie pamiętają granic, nie pamiętają zamkniętych granic, nie pamiętają kontroli granicznych, długich kolejek na granicach i tych wszystkich utrudnień, które się z tym wiążą. Oni wyrastali już zupełnie w nowym środowisku. I nawet to było dość zabawne, że niektóre odpowiedzi, które padały, że no dobrze, ale jak wystąpimy z Unii Europejskiej, tak jeden uczeń powiedział, no dobrze, ale jak wystąpimy z Unii, to przecież zostaniemy w strefie Schengen, no nie? Także tego typu, nie wiązali w ogóle jednej rzeczy z drugą, tak? Unia kojarzyła się jako coś złego, co było wynikiem tej, można powiedzieć, narracji promowanej w mediach, ale jednocześnie to było w pewnym sensie niedostrzegalne, czy brakowało takiego zrozumienia, na czym to ewentualne wystąpienie mogłoby polegać i jakie to miałoby przełożenie na ich życie. I teraz wydaje mi się, że żeby szukać wsparcia wśród młodych ludzi dla Unii Europejskiej, to znowu nie tylko chodzi o to tłumaczenie o tym, co mówiłem wcześniej, czyli po co Unia jest i dlaczego chociażby w kontekście prawa do prywatności może to mieć znaczenie, ale wydaje mi się poszukiwanie tych momentów, kiedy zaczyna się ona wiązać z emocjami. Bo paradoksalne było to, że na przykład uczniowie zawodówek, u których moi koledzy byli, gdzie w tych zawodówkach oni mogli korzystać z maszyn zakupionych ze środków unijnych, mogli pojechać na praktyki do Wielkiej Brytanii, zdobyć kwalifikacje i dzięki temu mieć pewną perspektywę zawodową, to oni już o Unii mówili zupełnie innym tonem. Prawda? Tak samo ci, którzy uczestniczyli w jakiejś wymianie z innymi szkołami, czy też w różnych takich wyjazdach, które można byłoby nazwać, prawda, tymi integracyjnymi czy pogłębiającymi integrację, bo już się zetknęli z pewnym konkretnym doświadczeniem, ale co było ważne, to, że nie tylko pojechali, ale byli traktowani z poszanowaniem ich godności. Jak normalni, zwyczajni obywatele, którzy przyjechali z innego państwa, nie jacyś obywatele drugiej kategorii, którzy tutaj nagle przyjechali do innego państwa. Też w ich doświadczeniach, to jest dość ciekawe, jest bardzo dużo takich wątków związanych z tym, że mój wujek wyjechał, mój wujek pracuje w Holandii, w Wielkiej Brytanii, zawsze będę miał pracę. Czyli te fakt masowych migracji naszych obywateli i to, że oni już tam są i to, jak oni są też tam traktowani i że są te szanse życiowe, ma wpływ na postrzeganie Unii Europejskiej przez młodych obywateli. I teraz o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć w tym kontekście, ponieważ ten raport mojego biura był częściowo omówiony w takim bardzo ciekawym eseju Wojciecha Engelkinga w czasopiśmie Pismo, tym nowym czasopiśmie, które jest wydawane, bodajże w lutowym albo w marcowym numerze. I Wojciech Engelking dochodzi do takich wniosków, że na przykład odnosząc się do protestów sądowych, uważa, że dla młodych ludzi to było coś w pewnym sensie oczywistego i takiego cywilizacyjnego, że trzeba walczyć o niezależność sądownictwa. Natomiast też on analizuje, dlaczego później ta energia odpłynęła i stawia taką bardzo ciekawą tezę, że ona być może odpływa, ponieważ ludzie młodzi nie mają poczucia bezpośredniego wpływu na sferę ich życia prywatnego, ale nie tylko i wyłącznie w sensie prawa do prywatności, ale można powiedzieć w dokonywania pewnych wyborów życiowych, że tak długo jak mają tą sferę wyboru, gdzie będą mieszkali, jak będą żyli, jak będą się rozwijali, w jakie hobby będą inwestowali swój czas, to nie widzą, to nie będą protestowali. I dlatego podejrzewam, że czarny protest okazał się takim sukcesem i zaangażowaniem młodych dziewczyn i mężczyzn, dlatego, ponieważ on wchodził, jakby tematyka wchodziła w sferę życia prywatnego, tak? Tego szeroko pojmowanego, czyli pewne tabu, że tych rzeczy nie ruszamy, które było, myślę, że promowane przez pewien czas przez partię rządzącą, zostało złamane, tak? Że nastąpiło wkroczenie i poczucie zagrożenia. I wydaje mi się, że to jest ciekawe, że jeżeli byśmy
przenieśli to właśnie tą wizję projektu europejskiego w taki sposób, że jakiekolwiek manipulowanie z projektem europejskim spowoduje, że młody człowiek straci różne szanse życiowe, szanse rodzinne i możliwość wyboru swojej drogi, ścieżki życiowej, czy to w sensie edukacyjnym, czy zawodowym, to może być coś, co jako argument może trafić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy te badania, o których mówił pan rzecznik, one są trochę optymistyczne, ale jednak bardziej pesymistyczne, zwłaszcza jeśli te skojarzyć to z tym wynikiem badań ilościowych albo intuicji, którą ci socjologowie posiadają. Natomiast znaczy, ja mam szczerze mówiąc trochę też obawę, że to jest może i głębszy problem. To znaczy myśmy przez te 14 lat obecności w Unii Europejskiej nie potrafili stworzyć takiego atrakcyjnego dla młodego człowieka archetypu, jakiegoś wzorca zachowania, takiego nowoczesnego Europejczyka, który potrafi korzystać ze zdobyczy świata, z cywilizacji. Natomiast taka twarda prawica potrafiła skutecznie stworzyć archetyp takiego romantycznego, dzielnego wojownika, takiego żołnierza wyklętego, który potrafi w imię jakichś szczytnych ideałów oddać wszystko, swoje życie, zginąć. Tak? I to okazało się, że w takim świecie może trochę postkonsumpcjonizmu, bo też no, to, o czym mówił pan Franciszek, na początku zachłysnęliśmy się jako społeczeństwo tym możliwością nabywania dóbr, tak? Ale to nam po jakimś czasie minęło, a zwłaszcza to minęło właśnie w odniesieniu do tych młodszych pokoleń. I jakby tu się pojawiła pewna pustka, pewna próżnia. No i teraz no, ta prawica była dość skuteczna w lansowaniu takiego archetypu, a my, Europejczycy, lewicowi Europejczycy, nie potrafiliśmy się jakoś znaleźć na to recepty. Ale chciałem teraz jeszcze wrócić na moment do tego, o czym Państwo mówili wcześniej, o mianowicie o tym, że właściwie Unia dla Polaków jest czymś takim obcym, czymś takim no, zewnętrznym. W sumie też nie potrafiliśmy przekonać Polaków, że Unia to my. I teraz najlepszy przykład to jest taki, że wtedy, kiedy coś złego się dzieje z polskim państwem i z polskim społeczeństwem i instytucje Unii Europejskiej jakby interweniują w naszym interesie, obywateli, w naszym interesie, znaczy bronią nas przed zakusami władzy, która ma takie właśnie inklinacje autorytarne, no to jakoś wydaje się, że społeczeństwo polskie jest dość jakby podatne na takie argumenty, że to jest jakaś targowica, to są jacyś zdrajcy, że to jest jakieś, że te brudy trzeba prać we własnym domu, że to jest coś złego, że się wywleka na zewnątrz, do tej Brukseli. I właściwie jeżeli ktoś korzysta z tego, ja powiem szczerze, że wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, a wtedy byłem posłem Komisji Europejskiej w Sejmie, no to jednym z takich ważnych argumentów dla mnie było to, że jakby, no, bo wiedziałem, że nasza demokracja jest dość krucha. Jednym z ważnych argumentów na mój własny użytek było to, że no, w razie gdyby ta kruchość demokracji się, że tak powiem, ujawniała, to będzie do kogo się odwoływać. Oczywiście wiadomo, że demokracja, że to nie Bruksela nas obroni, to my sami siebie musimy obronić, ale jednak to była taka dodatkowa gwarancja. A dzisiaj, żeby jakby skorzystać z tego prawa, które mamy i z tych mechanizmów, instytucji, które mamy, no to właściwie jest jakiś wyraz odwagi. I teraz pan rzecznik na przykład niedawno opublikował artykuł w portalu Politico EU, gdzie jakby to właśnie powiedział wprost, ale to wymaga pewnej odwagi, żeby to napisać, tak? To wtedy, jeżeli ktoś to powie, napisze albo zagłosuje, tak jak ci posłowie w Parlamencie Europejskim, no to wtedy go spotyka albo jakiś ostracyzm, albo krytyka ostra, albo wieszanie podobizn na szubienicach i tak dalej. Więc jakby też nie potrafiliśmy stworzyć takiego przekonania, że Unia to my. Ale żeby tak nie kończyć tego naszego panelu w jakimś takim bardzo pesymistycznym tonie, no to chciałem teraz jeszcze nawiązać do tego, o czym mówił Irek Bill, to znaczy o tym, że jest i pani profesor zresztą, że jesteśmy bardzo proeuropejskim społeczeństwem. To jakby wynika ze wszystkich badań socjologicznych i też naszego wewnętrznego takiego odczucia. Chociaż oczywiście te zmiany, znaczy zmiany postaw są możliwe i to przypadek stosunku Polaków do
problemu uchodźców, przyjmowania uchodźców, jest najlepszym przykładem. Znaczy on bardzo szybko został jakby odwrócony dokładnie w drugą stronę. I tak samo było zresztą z, chociaż nie w tak szybkim tempie, ze sprawą członkostwa w strefie euro. Znaczy kiedyś 70% Polaków opowiadało się za przyjęciem euro, a 30% przeciwko, a po kilka lat później okazało się, że te proporcje są dokładnie odwrotne. Też oczywiście wynika to z takiej próżni, to znaczy w sytuacji, kiedy siły proeuropejskie wycofały się z tego, z mówienia o przystąpieniu do strefy euro, a prawica bardzo skutecznie straszyła, bo to nawet nie była żadna dyskusja, bo straszenie to przy pomocy takich zupełnie obłudnych argumentów, znaczy z jakichś niewiadomych powodów pensje miały pozostać na tym samym poziomie, pensje i emerytury, a ceny miały wzrosnąć czterokrotnie, w związku z tym każdy by stracił cztery razy i ludzie w to uwierzyli. Więc pytanie do Państwa jest takie, czy Państwo uważają, że to jest do nadrobienia i czy, no bo jeżeli ma być, tak jak mówiłem na początku, że to, tym nowym rdzeniem integracji ma być strefa euro, prawdopodobnie tak będzie, no to dopóki my nie przekonamy Polaków, że to, z tym nie wiąże się żadne zagrożenie, że z tym się wiążą szanse, no to oczywiście my nie będziemy mogli uczestniczyć w tym procesie, bo zawsze znajdzie się taka siła polityczna, która zablokuje zmianę konstytucji niezbędną do tego, żebyśmy do strefy euro przystąpili i w ogóle, znaczy też, jeśli te nastroje będą się utrzymywać, to każdy, kto będzie obejmował władzę, albo wielu, którzy będą obejmować władzę, będą się bali jakby podnoszenia tego tematu. Czy Państwo uważają, że to, że tu jest jakaś szansa? I mam nadzieję, że ponieważ ja tak prowokowałem Państwa przez całą tę rozmowę do takich, używając takich czarnych scenariuszy i negatywnych jakichś skojarzeń, to teraz mam nadzieję, że uda mi się wyzwolić u Państwa jakieś pozytywne myślenie. Irek, proszę bardzo. To ja zacznę. Znaczy ja myślę, że część tej odpowiedzi, którą ja zamierzam Państwu tutaj zaoferować, zawarłeś w swoim pytaniu. Mianowicie kiedyś jeszcze kilka lat temu główną osią dyskusji o euro to były wymiar ekonomiczny i finansowy. I tak naprawdę ekonomiści do dzisiaj mogą się spierać, czy dla Polski jest bardziej korzystne, czy mniej korzystne, kiedy, przy jakim kursie walutowym wejść do tej strefy euro. Dlatego, że tutaj rzeczywiście są zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia. W roku 2008, kiedy był kryzys finansowy i ekonomiczny, okazało się, że to, że nie byliśmy w strefie euro, było jedną z tych kotwic bezpieczeństwa. Ponieważ nasza waluta, czyli złotówka, która mogła sobie swobodnie fluktuować wobec innych walut, straciła na wartości, co podtrzymało nasz eksport, naszą atrakcyjność naszej gospodarki, atrakcyjność inwestowania także w Polsce i to sprawiło, że byliśmy tą zieloną wyspą. Ale tak naprawdę dzisiaj, kiedy gospodarka europejska jest stabilna, kiedy ryzyko się zmniejsza, kiedy stopy procentowe pozostają u nas relatywnie wysokie, o wiele wyższe niż na Zachodzie, obecność tego euro w Polsce byłoby dla Polski korzystna. Dlatego, że wtedy nasza sposób gospodarowania, finansowania eksportu no byłby o te kilkanaście procent nieraz bardziej korzystny i to by jeszcze bardziej pomogło naszej polskiej gospodarce. Natomiast moja odpowiedź jest następująca. Zgadza się, kiedyś dyskutowaliśmy głównie o kwestiach gospodarczych, ale dzisiaj kwestia obecności Polski w Unii Europejskiej stara się mniej ekonomiczna, a bardziej polityczna. I w tym kierunku wszystko to, co powiedziałeś, zmierza, że dzisiaj musimy dyskutować o obecności właśnie z punktu widzenia naszych interesów narodowych, czy o tej polskiej racji stanu, o której mówił pan premier Cimoszewicz, ponieważ już to się przesunęło z tej racji ekonomicznej do racji politycznej. I tendencja w Europie i kierunki, ta trajektoria jakby rozwoju Europy jest rzeczywiście taka, że to państwa grupy euro będą tą główną osią, a w interesie polskim geopolitycznym i w racji stanu jest to, żeby w tej Unii Europejskiej być, nie tylko jako członek, prawda, tej szerokiej, ale głównie tej Unii, która będzie się ogniskować wokół strefy euro. Także polityka, polityka i jeszcze raz polityka. Z tego, co zrozumiałem z pańskiego pytania i o te szanse, o wyzwania, to wydaje mi się, że to jest też znowu to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jak te wartości przekuć, jak przekonać, że to jest właśnie wszystko nasza wspólna sprawa, że to jest nasz wspólny interes. Tylko właśnie bardzo mi się to podobało w wypowiedzi pana premiera wcześniej, że
od jakości wspólnoty zależy stabilność polityczna państwa. To jest coś szalenie moim zdaniem istotnego i wydaje mi się, że żeby przywrócić stabilność polityczną, żeby przywrócić, jakby to powiedzieć, no, porządek prawny, czy jakiś kurs demokratyczny, wolnościowy w Polsce, to musimy zacząć odbudowywać tą wspólnotę. A chciałbym zwrócić uwagę, że nie wiem, jak Państwo sądzicie, ale mi się wydaje, jako wykształcony architekt urbanista, chodząc po polskich miastach, że jesteśmy społeczeństwem głęboko podzielonym. Grodzimy osiedla. Często nasze miasta wyglądają jak po prostu podzielone fragmenty, pokiereszowane autostradami. Zaniedbaliśmy publiczny transport. Dla wielu ludzi wciąż symbolem statusu jest mój osobisty, wspaniały, błyszczący samochód, a najlepiej kilka samochodów w rodzinie, bo im więcej, tym jestem wyżej w hierarchii. Wydaje mi się, że musimy zakopać, czy starać się zakopać głęboko istniejące wciąż w nas podziały zakorzenione nie w ciągu też ostatnich 20-30 lat, ale w ciągu ostatnich kilkuset lat. Wydaje mi się, że te podziały na szlachtę, nieszlachtę, chłopów i odrobinę mieszczaństwa, że wciąż wszyscy chcą być tym szlachcicem, że wciąż próbujemy lekceważyć tych innych, którzy są w tym cudzysłowiu chłopstwem. Wydaje mi się, że to wszystko gromadzi w nas pokłady kompleksów i strachu, który potem jest z kolei właśnie paliwem dla populistów. W związku z tym, co robić? Jak budować wspólnotę? No, najprościej, tak jak mi się wydaje, po prostu rozmawiać. Rozmawiajmy ze swoją rodziną, rozmawiajmy z sąsiadami, rozmawiajmy z osobami w tramwaju, w pociągu. Nie bójmy się siebie, nie bójmy się tego, że jesteśmy inni. Rozmawiajmy na trudne tematy, na różne tematy i zacznijmy siebie szanować jako obywatele. I może z tych rozmów i z tego budowy dialogu wzrodzi się wspólnota i potem zrodzą się te wartości i ta przestrzeń się odbuduje i mam nadzieję, że właśnie to wszystko jest pretekstem do po prostu odbudowy nas jako społeczeństwa i odbudowy prawdziwej solidarności, która właśnie zaistniała, zabłysła w najciemniejszym czasie PRL-u. Także znowu zbliża się czas na budowę tej prawdziwej naszej solidarności. Więc róbmy swoje, rozmawiajmy może w ten sposób. Pani profesor. Te osoby, które urodziły się w 2000 roku, w tym roku osiągają pełnoletność, czyli większość swojego życia przeżyły, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej. Trudno jest im wytłumaczyć, co było wcześniej. Kiedy ojciec tłumaczył synowi, że kiedyś w sklepie był tylko, na półkach był tylko ocet, to syn nie wierzył i pytał się, jak to, w Lidlu, w Biedronce, w Carrefourze tylko ocet był? No tata, to niemożliwe. Proszę Państwa, i stąd młodzież sobie nie wyobraża, tak, że my mogliśmy żyć w innym życiu, że kiedyś paszporty nie były w domu, tak, że kiedyś po prostu nie było tak jak teraz, że mogliśmy swobodnie przekraczać granice. I trzeba to oczywiście o tym wspominać, o tym mówić i tak jak już tu było powiedziane, edukować społeczeństwo obywatelskie, wprowadzać oczywiście te elementy w programach nauczania, ale także ja bym tutaj położyła jeszcze nacisk na edukację samorządową, bo tak naprawdę, kiedy ja się spotykam z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, to ona niewiele wie o funkcjonowaniu samorządu i tutaj ten nacisk również na tą edukację samorządową bym położyła. Jeżeli chodzi o strefę euro,
to proszę Państwa, no, kraje bałtyckie już są w tej strefie euro. Najwcześniej była Estonia w 2011 roku. Rzeczywiście wtedy bardzo wzrosły ceny, ale w Estonii zrobiono taki bilans kilka lat później, co się stało. No i okazało się, że ta średnia płaca wzrosła o 33%, że najniższa płaca wzrosła o 40%, że bezrobocie z 14 spadło na 6%, czyli wskazano te korzyści. Moim zdaniem dzisiaj nie wprowadza się w Polsce euro dlatego, ponieważ no to jest kontekst polityczny, stricte polityczny. I dzisiaj rzeczywiście te osoby, które nie chcą euro w Polsce, wzrosły w stosunku do jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy 64% naszego społeczeństwa było za euro. Ja chcę tutaj jeszcze powiedzieć o tych badaniach prowadzonych w innych krajach, które euro nie mają. No w Rumunii 60 też tam parę procent społeczeństwa jest za tym, żeby to euro wprowadzić. Na Węgrzech 57, w Bułgarii 50%. Także chyba u nas najmniej jest w tej chwili osób, które mówią, żeby tego euro nie wprowadzić, ale tak jak mówię, tutaj jest odpowiednia propaganda do tego, a to jest już kontekst polityczny. Myślę, że my powinniśmy być w tej strefie euro, bo to jest też bardzo duży zastrzyk dla naszej gospodarki. Mówi się coraz częściej o Europie kilku prędkości. Ja nie chcę, żebyśmy byli poza tym najważniejszym kręgiem, o czym tutaj już wspominał pan premier Cimoszewicz. Ponad 40% społeczeństwa jest za tym, żeby właśnie była ta większa integracja europejska i to jest dobry prognostyk na przyszłość i tym chciałabym zakończyć. Szanowni Państwo, ja zacznę może w sposób trochę, w sposób nietypowy. Ja dość intensywnie jeżdżę po Polsce i pamiętam jedno pytanie, które zostało mi zadane w Grudziądzu. Otóż wstał pan emeryt i mówi tak. Panie rzeczniku, jak to jest, że ja mam 1500 zł emerytury, mam 4 razy niższą emeryturę niż przeciętny Niemiec, a przecież to Niemcy przegrały wojnę? I to jest takie pytanie, które trudno odpowiedzieć tak od razu i trudno wytłumaczyć rzeczywistość temu panu. Natomiast ono zostaje w głowie, tak? Bo ono pokazuje pewne schematy myślenia, na których też oczywiście bazuje rząd, chociażby podnosząc temat reparacji wojennych i cały czas eksploatując i wracając do tego tematu. Ale to jest też pytanie, które moim zdaniem zmusza nas do zastanowienia się, w jaki sposób można by ewentualnie przekonać polskie społeczeństwo do wprowadzenia euro, biorąc pod uwagę to, jakie są tendencje rozwojowe w samej Unii Europejskiej. Ponieważ euro, jakby na to nie patrzeć, jeżeli jest dyskusja na ten temat, to bardzo łatwo jest powiedzieć, będzie euro, będą podwyżki. Drugi argument, stracimy podmiotowość. Zobaczcie, Grecja, tutaj, prawda, narzucono jej takie, a nie inne polityki, zapominając, że co było wcześniej, jaki był kryzys finansów publicznych, zanim doszło do kryzysu w Grecji i dlaczego ten program naprawczy był potrzebny. Ale to główne skojarzenie to są podwyżki. I teraz spójrzmy na to, co się dzieje w samej Unii Europejskiej. W listopadzie 2017 roku został przyjęty dokument na tym najwyższym szczeblu politycznym, który się nazywa Europejski Filar Praw Socjalnych. Dokument, który prawie przeszedł niezauważony. Ja sam się przyznam, że ja go nie zauważyłem. Tak? Ja się o nim dowiedziałem dopiero wtedy, jak pojechałem na konferencję w marcu zaproszony przez Europejską Ombudswoman i o tym dyskutowaliśmy, to się przygotowałem, to się dopiero dowiedziałem. Podejrzewam dlatego, że my żyjemy w takiej rzeczywistości tak pędzącej na co dzień, że my nawet nie dostrzegamy czasami tych procesów rozwojowych, które zachodzą w Unii Europejskiej. Ale jak się przeczyta ten dokument, to można w nim wyczytać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to bardzo konkretnie sprecyzowane prawa socjalne, w które Unia zamierza inwestować, tak? W których wzmocnienie, czyli odejście trochę od tego europejskiego modelu społecznego na rzecz konkretnych praw, które mają być realizowane. A drugie, jak się przeczytamy to uzasadnienie, to mniej więcej tam pojawia się taka teza, że oczywiście realizacja tych praw społecznych, praw socjalnych w tym zakresie będzie możliwa przede wszystkim w państwach strefy euro, tak? Czyli w tych, gdzie będą możliwe te transfery gotówkowe pomiędzy państwami członkowskimi, żeby wzmacniać mechanizmy ochrony praw socjalnych.
Co więcej, jak poczyta się te osoby, które są takimi ideologami aktualnymi integracji europejskiej, chociażby Ulrike Gero, to ona z jednej strony mówi o tym, że to musi być coraz ściślejsza współpraca polityczna, być może łącznie ze zreformowaniem instytucji, ale musi być też wizja, która temu towarzyszy. Być może łącznie z taką wizją, że być może powinniśmy dojść do tego za, nie wiem, 20-30 lat, że wysokość emerytur będzie zrównoważona na terenie całej Unii Europejskiej. Ona to mówi zupełnie, prawda, konkretnie, przedstawiając argument, że przecież jak proponowano euro 20 lat przed powstaniem euro, to też wszyscy mówili, że to jest idiotyczny pomysł i nikt się na to nie zgodzi, a jednak się okazało, że to jest możliwe. I być może taka perspektywa dziesięciolecia, 20 lat, czyli euro nie jest tylko środkiem samym w sobie, ale euro ma doprowadzić do tego, że nastąpi coraz większe zrównanie społeczne właśnie tych najbardziej wykluczonych osób, obywateli Unii Europejskiej i że dzięki temu, że jesteśmy w jednej sferze, znacznie łatwiej będzie harmonizować systemy zdrowotne, systemy zabezpieczenia społecznego, odpowiadać na wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Być może to jest jakiś sposób na dyskusję, że jeżeli będziemy poza strefą, no to nie będziemy uczestniczyli w tej dyskusji, zostaniemy pozostawieni własnemu budżetowi, własnym decyzjom. Jeżeli będziemy w strefie euro, to mamy znacznie większą szansę na to, żeby naciskać na wyrównywanie szans wszystkich obywateli i można powiedzieć likwidowanie tej różnicy między emeryturą tego obywatela z Grudziądza, a obywatela z Wiesbaden, o którym mówiliśmy dzisiaj na początku. Dziękuję. Dziękuję bardzo i to właściwie jest dobry moment, żeby przejść do, ponieważ jesteśmy bardzo tak optymistycznie w tej chwili nastrojeni, dobry moment, żeby przejść do głosów w sali. Mamy kwadrans na dyskusję. Jako pierwszy zgłosił się pan poseł Święcicki, ale widzę tu las rąk, więc trzeba będzie, że tak powiem, jakoś dokonywać wyboru. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozumiem, że mam bardzo mało czasu, więc powiem bardzo skrótowo. Po pierwsze, z tymi podwyżkami cen po wprowadzeniu euro to jest mit. To po prostu jest efekt cappuccino, czy efekt po prostu złej percepcji. Żadne badania tego nie potwierdzają. Jest to minimalny po prostu wpływ. Cappuccino wzięło się stąd, że kosztowało 77 centów przed wejściem w euro, bo to było 1500 lirów, po przeliczeniu był już 1 euro stosowano i wszystkim się zdawało, że ceny wzrosły o 30%. Tymczasem cappuccino w budżetach domowych rodzin to naprawdę jest jakiś minimalny margines, ale pije się codziennie i codziennie człowiek widzi tę różnicę. To jedna rzecz. Druga, to chciałem nawiązać do tego, co mówił premier Cimoszewicz bardzo ciekawie, mianowicie o tej, jaka ma być ta Europa. Otóż chciałem powiedzieć o zasadzie pomocniczości. Zasada pomocniczości, proszę Państwa, mówimy o decentralizacji, ale ona działa również w drugą stronę. To znaczy, że czegoś nie można na szczeblu lokalnym dobrze rozwiązać, to trzeba powierzyć to wyższemu szczeblowi. I tak jest z polityką zagraniczną, z polityką obronną. Europa ma ciągle jednak duży potencjał demograficzny, gospodarczy, intelektualny. Natomiast w sprawach polityki zagranicznej czy polityki obronnej jest po prostu takim karłem. Wydajemy 40% tego na obronę, co Stany Zjednoczone, a nasza zdolność obronna wszystkich krajów europejskich, Unii Europejskiej razem to jest 10 czy 15%. Nawet takie konflikty jak w Europie się toczą, jak się toczyły w Jugosławii, czy blisko Europy, w Libii, czy coś, bez wejścia Amerykanów, jakiejś ich z logistyką, łącznością, namierzaniem, rozmaitymi innymi rzeczami, Europa jest w ogóle bezsilna. Jest 28 budżetów obronnych, gdzie się dublują wydatki, gdzie są krótkie serie, olbrzymie marnotrawstwo środków. To samo w polityce zagranicznej, żeby sankcje, zwykłe sankcje uchwalić na jakichś tam, nie wiem, przedstawicieli Dumy, czy rządu rosyjskiego, czy ekonomiczne sankcje na Rosję za wejście na Ukrainę, to trzeba jednomyślności. Niech się gdzieś załamie jakiś jeden kraj, czy kilka krajów, czy coś, już nie ma żadnych sankcji, najmniejszy wspólny mianownik. Więc to, co się teraz lansuje przez PiS, powrót do jakiejś Europy narodów, że będzie owszem, wspólny rynek będzie, ale politycznie nie będziemy jednością, nie będziemy mogli wspólnie działać, chyba że się państwa wszystkie ze sobą, ze wszystkimi porozumieją. To jest jakiś powrót, czego ojcowie założyciele nie chcieli. Ojcowie założyciele, jak się poczyta ich pismo,
to mówili, że Liga Narodów skończyła się kompletną klęską. Trzeba stworzyć struktury ponadnarodowe, ponadpaństwowe, wspólne, zacząć od węgla i stali, od niewielkich rzeczy, ale robić wspólne europejskie instytucje, które będą skutecznie mogły działać, a nie porozumienie państw narodowych, które wymaga jednomyślności, gdzie można liberum veto wszystko to rozwalić. Więc stąd też trzeba myśleć o tym, jak tą Europę właśnie robić, Europę obywateli, Europę regionów, oczywiście również Europę państw, ale Europę taką, która by mogła być skuteczna w sprawach właśnie obronnych, polityki zagranicznej, pewną jednością na tym rynku globalnym. To wydaje mi się bardzo, bardzo dzisiaj ważne. I dla interesów Polski to nie muszę tego tłumaczyć, że to dla naszej obronności, dla naszej solidarności również. Solidarność w takim państwie, no w państwach federalnych solidarność jest daleko większa niż w Europie. Te przepływy, na przykład w Stanach Zjednoczonych przepływy, ile jest podatków federalnych i ile jest programów potem federalnych, które wracają do poszczególnych stanów, to przepływy między bogatymi stanami, które dużo więcej ludność ich płaci tych podatków federalnych, a programami federalnymi, z których korzystają te biedniejsze stany, jest skala wielokrotnie większa niż te przepływy środków europejskich, jakie mamy z polityki strukturalnej czy z polityki rolnej. Więc i solidarność, i bezpieczeństwo, i jak gdyby rozwój Europy, no zależy od tego, czy ona potrafi wypracować wspólne instytucje, lepiej to kontynuować. Dziękuję. Ja tylko chciałam dodać, że w Estonii, o której mówiłam właśnie, te ceny wzrosły zaledwie o 8%. Także od rzeczywiście to jest mit. Tak, od 3 do 8% właśnie. Najwyżej 8. Ewa Hołuszko. Proszę Państwa, ja bym chciała tu podjąć taki temat związany z właśnie z podziałem społeczeństwa. Pochwalone tu zostały NGOsy. Ja pracując także w NGOsach, między innymi w takim NGOsie jak Sedno, to taka sam znak świadczy, czym jest NGOs. Bardziej tu reprezentuję tą organizację niż moją partię polityczną Unią Europejskich Demokratów, która też jest najbardziej proeuropejska. Widzę, że te NGOsy w większości odpowiadają na atak od strony rządu. Duża część ich pracy polega na odpieraniu ataku, udowadnianiu czegoś, że białe jest białe. Za to nie zauważam w terenie tak dużej pracy NGOsów w szkołach, w społeczeństwach, tu była mowa o tych stolikach, o samorządzie. Jest naprawdę, wiele tych NGOsów nie pracuje na takim niskim poziomie. Akurat Sedno wchodzi do szkół. Akurat i da się wejść do szkół. Da się wejść do szkół z organizacją bardzo proeuropejską i pronatowską. Da się wejść, oczywiście odpowiedniego mówcę, który zainteresuje tym młodzież. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo ważna rzecz, która dotknęła całą Europę, także masowa imigracja do Europy 3 lata temu. Także NGOsy, jak obserwowałam, nie spełniły swego zadania. Bo NGOsy zajmowały się przyjąć wszystkich. Tak większość traktowała to. Nie przyjąć tych, których najbardziej potrzeba, przyjąć część. Akcja spowodowała reakcję. Bardzo łatwo było stronie rządowej powiedzieć, o, w Niemczech przyjęli miliony osób, właśnie na zasadzie wszystkich mają problemy. Ci, co mówili rozsądnie przyjąć te 10 tysięcy, przyjąć wybitego, zostali zakrzyczeni. Ja bym w tej swojej mowie chciała zwrócić uwagę jeszcze raz na to, żebyśmy się nie poddawali temu, co propaganda polityczna strony rządowej chce. Żebyśmy robili swoje i chciałabym spytać na końcu właśnie, no właśnie wchodząc do szkół, wchodząc do młodzieży, wychodząc na ulicę i mówiąc to właśnie te rzeczy nie przeciwko, ale pośrednie. Nie mową nienawiści, a mową, która by
wpływała na rozmówcę. Ja bym chciała się spytać właśnie dyskutantów na temat ewentualnie waszych refleksji, jak to dokonać. To już było niektóre rzeczy mówione. Jak taki wpływ społeczny dokonać, bo to jest chyba najważniejsze. Dziękuję bardzo. Na koniec poproszę, żeby ktoś z panelistów się do tej sprawy odniósł. Na razie mam, wyłapałem tak, Jacek Uczkiewicz, Sławek Wiatr, a później, jeżeli będzie czas, to oczywiście będę ten mikrofon przekazywał dalej. Dziękuję. Jacek Uczkiewicz, emeryt. Po pierwsze, uważam, że ta dyskusja i to szapoba o wewnętrznych naszych zagrożeniach dla obecności Polski w Europie jest niezwykle nie tylko cenna, potrzebna, konieczna i tak dalej. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Niedawno miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu byłych parlamentarzystów Niemiec i Polski w Berlinie. Tam miałem okazję wysłuchać zastępcy polskiego ambasadora, który przedstawiał polską rację stanu i stwierdził między innymi, że Polska twardo i niezmiennie opowiada się za kursem rozwoju Europy w kierunku państw narodowych, koalicji państw narodowych. I jeżeli nie, powiedział, Polska będzie domagać się rewizji traktatów. Mówię o tym dlatego, że jesteśmy już właściwie w okresie kampanii wyborów do Parlamentu Europejskiego. I ta kampania, według mnie, to będzie kampanią o te 80% zwolenników Unii Europejskiej. Ponieważ tam w tej kampanii nie będzie przeciwników Unii Europejskiej, tylko będą zwolennicy takiej lub innej Europy. Tutaj była mowa o wartościach. W pełni się pod tym podpisuję. Ale my do tej debaty o wartościach Unii Europejskiej musimy być przygotowani właśnie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nasi kandydaci muszą mieć bardzo jasną i precyzyjną wizję tej Europy i wizualizację tych wartości, która się będzie przekładać na życie obywateli, nie tylko młodych, ale również studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym kontekście również zabrakło mi w Państwa dyskusji pewnego ważnego wątku o zagrożeniach, a mianowicie, który się wiąże z innym modelem Unii Europejskiej oczywiście, a mianowicie sytuacji, w której Polska stanie się, a to zapewne niedługo nas czeka, płatnikiem netto w Unii Europejskiej. I w związku z tym argument, po co nam Unia Europejska, skoro musimy jeszcze do niej dopłacać, po co nam te biurokraty i tak dalej, ci, którzy nas gnębią, ci, którzy są przecież tak jak zaborcy, jak to mówił prezydent, prawda? Skoro jeszcze my mamy do tego interesu dokładać, to będzie pewną falą narracyjną w tej olbrzymiej ogólnonarodowej debacie o Polsce w Unii Europejskiej, którą będzie kampania wyborów do parlamentów. I tutaj się pojawi pytanie wprost, które będzie zadawane prawdopodobnie naszym kandydatom, ile my jesteśmy w stanie zapłacić, czy jesteśmy w stanie płacić za te wartości, o których tak pięknie tutaj Państwo mówili. A jeszcze, więc moja uwaga zmierza do tego, że powinniśmy tutaj bardzo profesjonalnie przygotować tą debatę, ogólnonarodową debatę o miejscu Polski w Unii Europejskiej w kontekście właśnie wizualizacji wartości, tych wartości i również przeciwstawiania się temu, co oczywiście tutaj możemy nazwać, premier słusznie nazwał banialukami, ale co może mieć bardzo słuszne, bardzo, przepraszam, skuteczne oddziaływanie na, niesłuszne, wycofuję, skuteczne oddziaływanie na część społeczeństwa. I na koniec z pełnym szacunkiem, pani profesor, w jednej sprawie muszę się nie zgodzić. Otóż nie mogę podzielić pani tezy, że oto w Polsce Unię Europejską traktuje się jak bankomat. Ponieważ nie tylko proszę nie teraz, bo przecież był taki wicepremier z PSL-u w poprzednim rządzie, który zasłynął z tego, jak się chwalił efektywnością wyciskania brukselki, ale z bankomatu wyjmuje się swoje pieniądze. Bardziej adekwatnym porównaniem jest traktowanie Unii Europejskiej jak osiołka, którego się pociągnie za ogon, a on powiedzmy wypluwa eurusy. I pojęcie osiołka nie jest tu tylko pojęciem bajkowym. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć w tym momencie, że skojarzyłem sobie, a w zasadzie w czwartek na Dworcu Centralnym, kiedy udawałem się do Katowic, spotkałem premiera Millera, który jechał do Łodzi. I premier Miller mi przypomniał
że 15 lat temu o tej porze przeżywaliśmy strasznie emocjonalne momenty, czy uda nam się to referendum akcesyjne wygrać, czy nie wygrać, w rozumieniu nie czy będzie większość głosowała za, czy przeciw, tylko czy uda nam się zmobilizować tą większość, żeby poszła w ogóle do urn. Otóż konkluzja tej rozmowy, której nie zdążyłem jeszcze z Irkiem i z Komitetem Koordynacyjnym przedyskutować, była taka, żeby w związku z tym 15-leciem, ale nie jako Akademia ku czci zasłużonych dla tegoż referendum, bo to by było nadmiar narcyzmu dla parów też obecnych tutaj na tej sali, tylko projektowana na przyszłość, żeby zrobić konferencję w okolicach 15 rocznicy referendum, to był 8-9, przypominam, jedyne dwudniowe głosowanie, ale z projekcją, o której tutaj była mowa, o której mówił i Włodek Cimoszewicz, i wszyscy paneliści, projektu edukacyjnego. Dlatego, że może ja nie wszystko widzę i słyszę, ale nie było w historii Polski, tej potransformacyjnej, większego projektu edukacyjnego niż projekt informacji europejskiej realizowany w związku z referendum. Przypomnę, Unia bez tajemnic, a potem Polska w Unii Europejskiej, te dwa cykle programu, to było kilkaset tysięcy emisji spotów edukacyjnych w telewizji, w internetach, w radiu i z wielkim zaangażowaniem społecznym, nie tylko ekspertów, ale zaangażowaniem społecznym. Ja uważam, Irku, że powinniśmy się przymierzyć, to jest kilka tygodni, organizacyjnie damy radę, zwłaszcza jeżeli dostaniemy jeszcze wspomaganie z waszej strony, żeby kontynuować, zapraszam, jeżeli się nam uda, wszystkich tu dziś obecnych, do kontynuacji tej dyskusji, ale już z pewnym zadaniem, to znaczy formatowania pewnego projektu edukacyjnego. Tych wszystkich kwestii, o których tutaj mówiliśmy. I przypominam Robercie, że otwierający mówcy zmieścili się w czasie. Tak, my też, dziękuję bardzo, my też dobrnęliśmy do końca. Było pytanie Ewy Hołuszko o ten aspekt edukacyjny. Właściwie Sławek na to odpowiedział. Ja wiem, że było mnóstwo jeszcze pytań, bo znaczy chętnych do zabrania głosu, ale tutaj główny organizator goni nas, żebyśmy już zaprosili Państwa na kawę. Ale zanim to zrobię, chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa do tego jeszcze wątku edukacyjnego chciałby się w tym momencie odnieść? Czy ktoś ma jakąś gotową receptę? Ja, Irek Bill, bardzo proszę. Jeden komentarz, bo trochę powstał tu takie, może to moje wrażenie, że to euro jest takiego rodzaju kamieniem filozoficznym, który jeżeli tylko wejdziemy, przyjmiemy, to od razu wszystkie problemy nam się rozwiążą. Jak zwykle będzie tak, że rzeczywiście przyjmiemy, bo będzie to na pewno to wielka batalia również edukacyjna, żeby polskie społeczeństwo przyjmować, ale zapewniam, że to euro tym kamieniem filozoficznym nie jest i wiele problemów związany właśnie z tym, żeby to członkostwo wykorzystać, żeby mieć te umiejętności, kadry, procedury, myślenie, żeby to członkostwo wykorzystać, bo jak wiadomo, najlepsze członkostwo można zmarnować i Grecja jest tutaj takim przykładem. Także rzeczywiście myślę, że absolutnie edukacja musi być jednym z najważniejszych priorytetów i tu zarówno ta polityczna, o demokracji, o której mówił pan rzecznik, jak i ta proeuropejska, do której odnosił się Sławomir Wiat, jest jednym z najważniejszych zadań na przyszłość. Dziękuję bardzo. Chciałem też serdecznie podziękować od razu wszystkim. Pani profesor jeszcze? Tak, ja proszę chciałam bardzo. Chciałam tylko powiedzieć, że w Łodzi myśmy zlecili organizacji pozarządowej zajęcia dotyczące edukacji seksualnej i to za to płaci samorząd. Oczywiście no, nie na wszystko może być na barkach samorządu i dlatego też mówiłam, że musimy się zastanowić nad zmianą programów nauczania w kontekście właśnie większej wiedzy na tematy społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego. Dziękuję. Skoro nie ma obowiązku, to chciałem bardzo serdecznie panelistom podziękować. Myślę, że to była interesująca debata, która jakby staraliśmy się, żeby ona miała taki no niestandardowy wymiar. I mam nadzieję, że to się udało i że Państwo również takie wrażenie odnieśli. Nawiązując jeszcze do tego, o czym mówił Jacek Łuczkiewicz, chcę powiedzieć, że tak, to znaczy byłoby dobrze, mówiąc to tak bardzo wprost, byłoby dobrze, gdyby
ta problematyka, sprawy Unii Europejskiej, tego, co obecność w Unii Europejskiej oznacza i jak z tego korzystać, nie w sensie właśnie wyciskania Brukseli, tylko w sensie wartości, było jednym, żeby ten temat był jednym z głównych tematów jakiejkolwiek debaty publicznej w Polsce, a w szczególności kampanii wyborczej. Wszystkich kampanii wyborczych, w których się naprawdę podejmuje istotne decyzje. Czy tak będzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję. Na razie serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów na kawę, a po kawie o 13.05, tak Sławku, rozpoczynają się, o 13.05 sprawdziłem, rozpoczynają się grupy dyskusyjne, na które również zapraszamy, a na razie wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.